Wielka Brytania całkowicie znosi obostrzenia dotyczące koronawirusa. Czy tym tropem powinny pójść też inne kraje? Czy ten sposób powinna postąpić też Polska? No właśnie, czy Wielka Brytania nie obawia się wariantu Delta Lambda, jeśli chodzi o koronawirusa? No właśnie, jestem ciekaw, co my na ten temat sądzicie, że dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, komentarz do całej tej sytuacji. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalejujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie Boris Johnson i Wielka Brytania podjęli decyzję, że praktycznie znoszą całkowicie obostrzenia dotyczące koronawirusa. No jest to rzecz bez precedensu, jeśli chodzi o Europę. Niektórzy powiedzą, no tak, ale Wielka Brytania spoza Unią Europejską może sobie na to pozwolić. No właśnie, gdyby na przykład jakieś państwa europejskie będące w strukturach Unii Europejskiej pozwoliłoby sobie na to, czy to by na przykład spotkało się ze zgodą, tak, na przykład Unii Europejskiej, Brukseli i tak dalej. Natomiast pytanie jest takie, czy rzeczywiście sens jest dalej ciągnąć te obostrzenia, które mają miejsce jeśli chodzi o poszczególne państwa, jeśli chodzi o gospodarkę. Mówi się też o nowych wariantach, nowych odmianach koronawirusa, delta i lambda. No nikt nie podważa kwestii koronawirusa, że istnieje, tego, że są niebezpieczne odmiany. Natomiast Natomiast faktycznie są tutaj już szczepionki coraz więcej ludzi się szczepi niektóre media dalej straszą tak, że coraz więcej ludzi faktycznie choruje, umiera i tak dalej, natomiast owszem tak tak było, jest i będzie, to też zależy od tak naprawdę struktury danego społeczeństwa, czy ludzie chcą się szczepić czy też nie, wirus jak to pokazują tutaj dane, wszelkie informacje rozwija się w przypadku tych osób, które są niezaszczepione i one są najbardziej tutaj podatne. Natomiast to nie oznacza, że należy zamykać cały praktycznie kraj, całą gospodarkę, no bo prędzej czy później tą gospodarkę trzeba odmrozić trzeba po prostu uwolnić żeby to można, mo, mogło wszystko praktycznie funkcjonować dalej e, żyć tak? no więc Wielka Brytania jako pierwsze państwo praktycznie znosi całkowicie te sankcje a przecież jeszcze po prostu kilka miesięcy temu to tak był we, we, wariant brytyjski koronawirusa od razu wszystkie państwa pozamykały się na Wielką Brytanię obawiano się tutaj tak turystów ludzi którzy przyjeżdżali z Wielkiej Brytanii potem pojawił się wariant delta lambda i tak dalej a dzisiaj Boris Johnson podejmuje taką decyzję znaczy, ja nie wiem, tak, no musi mieć faktycznie informacje tutaj też od doradców, od naukowców, lekarzy, że może podjąć taką decyzję, decyzję, że jest to bezpieczne, no nie tylko jest to decyzja podyktowana jakby kwestiami ekonomicznymi, że państwo nie może w ten sposób jakby dłużej funkcjonować, no ale też podyktowana tym, że może po prostu Wielka Brytania sobie na to pozwolić. No i pytanie jest, czy w ten sposób tą drogą nie powinny pójść kolejne państwa? Zobaczmy sobie też, że Wielka Brytania zaczęła szczepienia jako pierwsze państwo w Europie. Nawet tutaj była taka prośba ze strony Unii Europejskiej, żeby Wielka Brytania poszczekała razem z innymi krajami europejskimi na moment, kiedy będą po prostu realizowane szczepienia. A Wielka Brytania stwierdziła, że nie jest w Unii Europejskiej, nie musi się liczyć z decyzją Brukseli i rozpoczęła wcześniej. Co prawda tam wcześniej to nie była, że tak z dużym wyprzedzeniem, ale rzeczywiście chyba tam dwa tygodnie wcześniej czy miesiąc wcześniej, oni chyba już pod koniec grudnia szczepili ludzi, natomiast Unia Europejska na początku stycznia. No więc rzeczywiście Wielka Brytania znosi te oboszczenia dotyczące koronawirusa. Zresztą były tutaj mecze, jeśli chodzi o euro, tak, które odbywały się na Wembley, było po 60 tysięcy ludzi. Potwierane są praktycznie puby, więc dalej utrzymywanie tych oboszczeń byłoby swego rodzaju farso. I teraz pytanie jest takie, czy poszczególne państwa w Europie będą utrzymywać te oboszczenia, bo jest to na rękę dla polityków, bo mogą mieć w garści e, tak naprawdę społeczeństwo? Czy rzeczywiście będą się sugerować tutaj statystykami, a więc tą liczbą osób, które są zakażone, e, tendencją, która jest, jeśli chodzi o koronawirusa, ile jest ludzi zaszczepionych? E, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. No to rzeczywiście ta tendencja coraz coraz bardziej maleje, jeśli chodzi o koronawirusa. No wszystko też się zmienia z każdym dniem, tak, no bo z każdym dniem, zarówno w Wielkiej Brytanii, a też innych krajach, też w Polsce, przybywa ludzi, którzy są zaszczepieni. Tak, mamy w Polsce ponad 30 milionów ludzi, którzy są zaszczepieni. No ile te po prostu oboszczenia mogą funkcjonować u nas, tak? Jeżeli mamy po praktycznie każdego dnia tam po 100 przypadków osób zakażonych koronawirusem, po 10 zgonów, to i tak jest bardzo dużo, tak, no nie oszukujmy się. świetnie nie będzie, gdy po prostu te cyfry będą zerowe. Natomiast no to nie są takie statystyki, jak to było wcześniej, po 30 tysięcy osób zakażonych każdego dnia i po tysiące zgonów dziennie. Także to, to jest zupełnie inna sytuacja. Czyli ta gospodarka powinna wracać do normalności, bo to praktycznie zabija funkcjonowanie. Potem będą po prostu firmy plajtować, ludzie będą tracić pracę i okaże się, że jeden, jedna plaga to był wirus, koronawiru, koronawirus, a potem pojawi się druga plaga i tą drugą plagą okaże się, że będzie po prostu bezrobocie, że będzie gospodarka, której nie będą mogli politycy dźwignąć w żaden sposób, nawet jak dosypią tutaj mnóstwo pieniędzy, tak, pompują mnóstwo pieniędzy. No więc w ten sposób postępuje Wielka Brytania. To też jest dobra informacja dla nas tutaj, Polaków, bo przecież mnóstwo z nas jeździ do Wielkiej Brytanii, do rodziny, mamy tam krewnych, mnóstwo przecież mamy krewnych w Wielkiej Brytanii, którzy chcą przyjechać do Polski, są te wszelkie ograniczenia, chociaż no, ten paszport covidowy dalej jest wymagany, jeśli chodzi o linie lotnicze, więc to tutaj dużo nie zmieni. Natomiast rzeczywiście to też jest Dobra informacja, bo coraz więcej Polaków przecież traciło pracę w Wielkiej Brytanii, tak? Nawet były takie przypadki, że ludzie, którzy pracowali u pracodawcy, to ten pracodawca ich zwalniał, a następnie przyjmował ich przez agencję pośrednictwa pracy, czy agencję jakąś pracy, e, ponieważ obawiał się, czy będzie miał zlecenia, czy będzie miał po prostu tutaj tak, rzeczywiście e, m, pracę dla właśnie e, pracowników, czy, czy będzie jego firma dalej, dalej mogła funkcjonować. I byłoby do, dla niego łatwiejsze rozwiązanie. Zatrudnienie pracowników przez agencję pracy no więc Wielka Brytania decyduje się jako pierwszy kraj na taki krok, zobaczymy czy z tym tropem pójdą inne kraje, no na przykład już tam Francuzi się oburzali, że to jest zbyt pochopna decyzja, zbyt szybko praktycznie podejmują taką decyzję to no też jest ciekawe, że na przykład Francja mówi takie słowa a na przykład pamiętajmy o tym, że co miało miejsce jeszcze kilka lat temu, tak, czy nawet po prostu kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy temu, a więc zamieszki w Francji, bunt społeczny. Czy niezadowolenie względem makrona. Więc pytanie jest takie, czy teraz Politycy wykorzystają kwestię koronawirusa i tych oboszczeń po to, żeby mieć społeczeństwo w garści i straszyć cały czas z kolejnymi falami koronawirusa? No bo Wielka Brytania też powiedziała, że jeżeli będzie po prostu, będą duże liczby osób zakażonych, no to oni zmienią decyzję, tak? Znowu oboszczenia wejdą. Ale póki co jeżeli po prostu tutaj wszystko idzie o dobrą stronę, to znoszą całkowicie te obłoszenia, tak? Zresztą Wielka Brytania robiła takie testy, próby, to nie jest tak, że teraz to robią na test, na jako testy próbę, bo oni na przykład robili takie sytuacje jak koncert, organizowali koncert zaraz praktycznie po, po tym lockdownie, żeby zobaczyć ile ludzi przyjdzie na taki koncert, żeby to byli ludzie zaszczepieni, czy będzie później transmisja tego wirusa, więc nie wydaje mi się, że to, żeby to była kwestia, oni teraz znoszą całkowicie obłoszenia na dwa tygodnie, za dwa tygodnie przywrócą praktycznie to obłoszenia. Zobaczmy sobie Izrael. Izrael kiedy już praktycznie zniósł wszelkie, wszelkie obostrzenia, tak? Oczywiście dalej tam są pewne zasady, pewnie tak jakaś dezynfekcja rąk czy maseczki w jakichś placówkach medycznych i tak dalej. Natomiast to nie są takie restrykcyjne oboszenia, jak to miało miejsce wcześniej, tak? Ta gastronomia może funkcjonować, restauracje, hotele, może praktycznie tutaj funkcjonować normalnie ta gospodarka. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie? Co na ten temat myślicie? Czy rzeczywiście Unia Europejska też decyduje się na taki kroj, krok? Czy to będzie właśnie ten beton? No bo, nawet będąc w Unii Europejskiej, są poszczególne państwa. W jednych państwach jest więcej przypadków osób zakażonych, w innych mniej. Dlaczego w tych państwach, w których jest na przykład mniej osób zakażonych, te państwa mają mieć restrykcje takie mocne i tak dalej, e, zaciąganie tego hamulca ręcznego, tak? W imię co Solidarności, bo na przykład, nie wiem, w jakimś kraju jest dużo osób zakażonych, to my też musimy mieć całkowicie restrykcje. No każdy kraj jest in, indywidualnym krajem. To, że jesteśmy w wspólnocie w Unii Europejskiej, to jest jakby inna sprawa, odmienna. Natomiast no, każdy kraj powinien patrzeć też pod kątem swojej ekonomii, swojej gospodarki, żeby mógł dalej funkcjonować. E, później my, my, ludzie mogli mieć pracę, tak? My, mogli praktycznie dalej e, żyć. Przecież na przykład we Francji były protesty pomarańczowe, kamizelek, były protesty ludzi, którzy narzekali, że żyją od pierwszego do pierwszego. Co dla nas na przykład w, w Polsce może wydawać się szokujące, no bo wydaje mi się nam, nam się zawsze. Na zachodzie jest lepiej. Nie do końca nie wygląda tak kolorowo. Więc rzeczywiście, może to jest po prostu kwestia tego, żeby podtrzymać to społeczeństwo dalej, żeby społeczeństwo tu się nie buntowało, nie wyłodziło na ulicę żeby nie były manifestacje, protesty społeczne. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat e, myślicie. E, piszcie w komentarzach. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No i zobaczymy, tak, jak będą wyglądały właśnie te obłożenia, jeśli chodzi o kolejne kraje, czy one zostaną zniesione, czy też nie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.